Siema, z tej strony Michael, a to jest pierwszy odcinek z trzeciego sezonu Poli Speedway League. W tym sezonie będę reprezentował GKM Grudziądz. Przed nami spotkanie drugiej kolejki, w której podejmowaliśmy PSZ Poznań na naszym domowym torze, czyli Horsens. Spytacie, gdzie film z pierwszej kolejki? No nie mam, bo po prostu nie byłem na tym meczu, miałem inne zajęcia. No i nie wiem, czy bym się w ogóle załapał do składu, bo wtedy chyba byli wszyscy, a mamy naprawdę mocny skład. No niestety ten pierwszy mecz był przegrany 4 punktami na wyjeździe, także nie ma tragedii. No i teraz już przejdźmy do tego spotkania z PSŻ Poznań. Ale w sumie najpierw składy. No to GKM Grudziądz pod 9 Kurczak, 10 Inex, pod 11 Michael Speedway, 12 Topdzi, 13 Godziu, pod 14 Szafa. A jeśli chodzi o gości, czyli PSŻ Poznań, pod 1 Michus, 2 Miko, 3 Samojerek, 4 Elmister, 5 Kuba i pod 6 Buła. No dobra, teraz możemy przejść do spotkania. Pierwszy bieg kończy się wynikiem 3-3. Teraz pora na bieg drugi. Ja jadę z pola pierwszego, z drugiego Samojerek, z trzeciego Topdzi i spod bandy Elmister. No i Topdzi cały bieg prowadził, ja na trasie poradziłem sobie z Elmisterem, także wygrywamy w tym biegu 5-1. W biegu trzecim znowu było 5-1 dla nas, teraz pora na bieg czwarty, jedno pole w prawo, czyli z pierwszego pojedzie Elmister, ja z pola drugiego, z trzeciego Samojerek i spod bandy Topdzi. Mały błąd Topdziego, troszkę za wcześnie się złożył w łuk, zjechał z toru, no i przy okazji zgarnął rywala. No miałem naprawdę dobry start, ale Elmister mi się tutaj zdołał wcisnąć i jeszcze mnie troszkę wypchnął, przez co straciłem dużo. No jeszcze tutaj Samojerek pode mnie wjechał, chciałem skontrować niestety, nadziałem się troszkę na niego i zjechałem z toru. No i bieg czwarty zakończył się wynikiem 1-5, po pierwszej serii mamy 14-10, w biegu piątym znowu wygrywamy 5-1, także wracamy do 8-punktowej przewagi. Teraz pora na bieg szósty, z pola pierwszego Topdzi, z drugiego Miko, z trzeciego pojadę ja i spod bandy Michu. Błąd Micha przewraca się, no i w powtórce pojedziemy w trójkę. No miałem tutaj małe kłopoty, ale jakoś przeżyłem. Bieg szósty kończy się wynikiem 4-2, w biegu siódmym mamy tą samą sytuację, regularnie powiększamy przewagę, a teraz pora na bieg ósmy, z pola pierwszego Michu, z drugiego Topdzi, z trzeciego Miko i ja pojadę spod bandy.
Tym razem to Miko kończy swój wyścig na Pixelu. I teraz jeszcze Michu zjeżdża z toru, co oznacza, że wygrywamy ten bieg 5 do 1. W biegu 9 mamy wynik 5 do 1 ponownie. Teraz pora na bieg 10. Ja z pierwszego, z drugiego Samoerek, z trzeciego Inex i spod bandy Miko. Kolejny raz upada zawodnik gości, tym razem był to Samojerek. Sytuacja na pierwszym łuku, także powtarzamy to. No w czwórkę nie, bo już wcześniej był jeden z zawodników wykluczony. No delikatnie mnie postawiło i zjechałem z toru, także ja będę miał jeden punkt w tym biegu. No i z racji tego, że Inex wygrał ten bieg, no to mamy 4 do 2 dla nas. W biegu 11 goście wygrywają 5 do 1, jest to ich drugie zwycięstwo biegowe. A teraz pora na bieg 12, z pola pierwszego Miko, ja z pola drugiego, z trzeciego Samojerek i spod bandy Inex. No i będziemy mieli powtórkę w czterech, sytuacja z pierwszego łuku. No niestety popełniam błąd, spadam na ostatnią pozycję. No ale przynajmniej Inex zdołał się wysunąć na prowadzenie na tym ostatnim łuku. Co oznacza, że bieg 12 kończy się remisem 3 do 3. W biegu 13 goście wygrywają 5 do 1 po raz trzeci w tym meczu. I teraz pora na bieg 14. Z pola pierwszego Inex, z pola drugiego El Mister, z trzeciego ja i spod bandy Michu. No tutaj nie wiedzieliśmy co zrobić, też nie chcieliśmy już bawić w te skargi.
No i ja z Elmisterem pojedziemy zaraz o 3 punkty, a Inek z Michem o 1. No i niestety tak skończył się kontakt z Elmisterem i tak skończył się mój mecz, bo to był mój ostatni bieg. O 1 punkt wygrał Inex, także 3-3 mamy w tym biegu, a w biegu 15 wygraliśmy jeszcze 5-1. Całe spotkanie kończy się wynikiem 54-36. Punktacja: Kurczak zdobył punktów 16 plus 2 w 8 startach, Inex 14 plus 1 w 7, ja zdobyłem 9 plus 2 w 7 startach, a Tobris zdobył 15 plus 2 w 8 startach. A jeśli chodzi o punktację gości, no to Michu zdobył 8 punktów w 8 startach, Miko 10 plus 2 w 8, Samojerek 8 plus 2 w 7 i Elmister 10 plus 1 w 7. Jeśli chodzi o mój występ, no to na pewno mogło być troszkę lepiej. No też było widać, że no kilka razy byłem tam gdzieś tak puknięty, taki lekki kontakt, gdzieś mnie tam wyniosło na zewnętrzną, już nie miałem co za bardzo zrobić. Oczywiście nie mówię, że miałbym jakieś dwa razy więcej punktów niż zdobyłem, no bo by tak nie było, bo też przecież zyskiwałem na upadkach rywali, no ale myślę, że tak z 2-3 punkty więcej byłyby do wyciągnięcia. No jeżeli bym zdobył 3 punkty więcej, no to z bonusami byłaby średnio 2-0 i byłbym zadowolony. No i mam nadzieję, że w następnym meczu, w którym pojadę, no uda się tam zakręcić obok tego 2-0. No i w tym odcinku to byłoby wszystko. Jeżeli się spodobał, zostaw łapkę w górę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam do opisu, gdzie oczywiście znajdziecie link do tej ligi. A teraz będę się już z Wami żegnał. Trzymajcie się, cześć!